Od początku roku najwięcej zdecydowanie mówi się o walce Roman Reigns kontra The Rock. Gdzie ta walka się odbędzie, kiedy będzie miała miejsce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w dzisiejszym odcinku, dlatego aby podtrzymać wszystko w tym temacie na bieżąco na kanale Wrestle One, chciałbym zupdate'ować wam to wszystko, co wokół tej sytuacji się dzieje. Widziałem, jak bardzo fajnie przyjęliście poprzednie odcinki, za co wam bardzo dziękuję i rozwijajmy ten kanał dalej, pchajmy to jak najdalej. Dziękuję wam, że jesteście, dziękuję, że subskrybujecie, że wspieracie i oglądacie, także bądźcie na bieżąco, zapraszam do subskrypcji kanału, zostawcie polubienie i w komentarzach po obejrzeniu tego, co za chwilę wam przedstawię, zapraszam do dyskusji właśnie na temat walki Reigns kontra Rock. Chronologicznie, The Rock powrócił, The Rock pojawił się na pierwszym Raw w 2024 roku i The Rock otwarcie powiedział, że być może powinien właśnie zasiąść na czele stołu i jak najbardziej oczywiście wszystkie głosy skupiły się na Romanie Reignsie. Ten temat nie został olany, jeżeli chodzi o Romana Reignsa i WWE TV, ponieważ Roman Reigns wyśmiał to na Twitterze. Roman Reigns potem zapytany, gdy pojawił się na SmackDown właśnie o The Rocka, po prostu zaczął się śmiać. Paul Heyman potem znowu to przygasił i powiedział, że każdy pcha się do Romana Reignsa po to, aby zyskać trochę chwili sławy i to właśnie było też nawiązanie do The Rocka. Także ten temat zaczyna się gdzieś tam powoli kręcić. I tak, pojawiały się informacje mówiące o tym, że Reigns kontra Rock odbędzie się na Elimination Chamber w Australii, natomiast już w tym momencie mogę wam oficjalnie powiedzieć, że nie, taka walka się nie odbędzie w Australii na Elimination Chamber. Przede wszystkim powiedzmy wprost o tym, że Roman Reigns nie był, nie jest i nie będzie awizowany na to wydarzenie. Roman Reigns nie pojawi się na Elimination Chamber. Informacje tą potwierdzają najwiarygodniejsze źródła zagraniczne, dlatego jak najbardziej jestem skłonny w to uwierzyć i powiedzieć, że niemalże jest to oficjalne, iż ta walka na tej gali się nie odbędzie. Tak samo jak Roman Reigns, tak samo i The Rock nie jest awizowany właśnie na walkę w Australii. Już nawet kiedyś wspominałem o tym, że jaki miałaby sens jedna z największych walk, o ile nie największa walka w historii pro wrestlingu w Australii, gdzie w czasie trwania tej gali w Ameryce będzie piąt nad ranem. Jakby, no nie, totalny mismatch to byłby, jeżeli chodzi o, wiecie, jakby czas w Ameryce i no rozumiecie. Tak więc jeżeli tą sprawę mamy jasną, jeżeli Rock nie będzie na Elimination Chamber, Reigns także nie będzie na Elimination Chamber, ta walka nie odbędzie się na Elimination Chamber, to jedyną drogą, jedynym miejscem, czasem, gdzie ta walka ma miejsce i rację bytu jest właśnie WrestleMania 40. Dodatkowo uważam i myślę zgodzicie się ze mną w tym stwierdzeniu, że walka Rock kontra Reigns potrzebuje storyline'u, chociaż jakiś kilku tygodniówek do podbudowania tego, wymiany na mikrofonie, zamieszania większej ilości członków rodziny Samoan właśnie w cały ten konflikt. Roman Reigns nawet nie musi tracić tytułów mistrzowskich. Rock może powiedzieć, że chrzani te mistrzostwa. On chce zawalczyć właśnie o głowę stołu, head of the table, dlatego on nie chce walki o mistrzostwa i to też miałoby sens. Podobnie, no jakby mówimy też o tym, że Reigns może w ogóle nie mieć tytułów do tego czasu, do rozpoczęcia tej rywalizacji. Rock może coś namieszać i właśnie nie dopuścić do tego, by Reigns miał te tytuły i tak może się zacząć ta rywalizacja. O tym jeszcze pogadamy w innym odcinku. Natomiast prawda jest taka, że jedyne właściwe miejsce do stoczenia walki tej dwójki to WrestleMania. I niekoniecznie musi to nawet być walka jeden na jednego. Może to być Triple Threat match, ponieważ już takie Three Perfect Matche w przeszłości dostawaliśmy. I niekoniecznie słuchajcie walka Reigns kontra... ta walka może być walką jeden na jednego, aczkolwiek to wtedy miałoby największy sens, ale są różne plotki i o tym też jeszcze porozmawiamy. Natomiast na ten moment największy update w tej sytuacji, oczywiście nie w 100% oficjalny, natomiast potwierdzony przez wiele zagranicznych źródeł, jest taki, że walka Reigns kontra Rock nie odbędzie się na Elimination Chamber, a prawdopodobnie odbędzie się na WrestleMania 40, bo jeśli już zostały rzucone słowa przez The Rocka, jeżeli już został wspomniany Roman Reigns, jeśli już jesteśmy praktycznie na drodze do WrestleMania 40, to ta walka po prostu musi mieć miejsce i według mnie, z informacji, które wyczytałem, źródeł, które to potwierdzają, ta walka odbędzie się na WrestleMania 40. Dajcie, moi drodzy, znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Jest to informacja na ten moment w sumie finalna, nic więcej w tym temacie jeszcze nie wiadomo. Natomiast jak mówiłem, chcę wszystko na bieżąco utrzymywać tutaj na kanale Wrestle One, update'ować was o tej walce, bo w sumie my o tej walce rozmawiamy już od roku czy dwóch, kiedy ja wam mówiłem, że Reigns kontra Rock odbędzie się na WrestleMania 39 i tak w sumie to było planowane już od kilku dobrych edycji, aż w końcu finalnie to się odbędzie i tego się trzymajmy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, subskrybujcie kanał, zostawcie polubienie dla zwiększenia zasięgu, trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!